Tarek, był pan już w Markocie? Tak, byłem. Z tego, co mi wiadomo, ten kierownik Kolczyński tam nie najlepiej odnosi się do pensjonariuszy. Czy to jest prawda? Tak, to jest całkowita, proszę pana, prawda. Powiem panu szczerze, że ja tam byłem tylko teraz godzinkę i kazał mi swoje prywatne auto posprzątać i Tak? umyć, tak, bo jak nie umyję, nie posprzątam, to nie dostanę zupy. Naprawdę jest taki skurczybyk. Taka jest prawda. A w stosunku do innych bezdomnych, w jaki sposób się odnosi? Podobnie czy? Oj, podobnie do wszystkich, proszę pana. Były dwie świnie, teraz wziął ślub. Wszystkie te dwie świnie zabił i same kości zostawił na kuchni. A tak wszystko wziął na kuchnię sobie. Do domu, tak? Tak, dla siebie. Także nie za dobry człowiek jest. No, wielu ludzi tam narzeka na warunki bytowe. Jak to wygląda? Ile tam jest toalet? Są dwie toalety, jedna damska, druga męska. A ile osób obecnie przebywa? Bo teraz tu widzę, że zamieszkaliście na No, klatce schodowej, tak? tak. Teraz panu nie powiem, bo Ma nie pan wiem. skierowanie teraz do Tak, Markotu, tak? ale nie chcę tam iść. Nie Nie. chcę tam iść, bo nie za dobrze jest. Wolicie na klatce mieszkać? Bardziej. Przecież zima jest, już jest Ale minus 5 proszę pana, ja stopni. panu powiem, wolę być na klatce, bo sobie zjem bynajmniej ciepłą zupę dziennie Na Głowackiego. na ulicy. A tam co? Stare jedzenie się dostaje, nie? I Stare. wyrzuca jedzenie. Zakopują normalnie w lesie. Co pan powie? A wie No, pan, gdzie to się odbywa? wiem gdzie. Na pewno? Na pewno. Wiem gdzie. Dokładnie wiem gdzie. I mógłby pan wskazać? Mógłbym. To znaczy, to jak? To jedzenie, które zostaje, jest zakopywane? Tak. Te, które dostaję tu z Lidla, czy z tego, to zakupuję, bo tak przetrzymuję, a później zakupuję. Ja Znaczy, też już takie, które się nie nadaje do jedzenia, tak? musiałem zakupywać to jedzenie, bo Tak? tak zatrzymywało, no. Także nie ma problemu, ja bym mógł wskazać to. I długo w sumie był pan na tym Markocie? Ja byłem tam 2,5 tygodnia. A po 2,5 tygodnia poszedłem stamtąd. Nienawidzę tego pana. Nie. Nie. Ale źle się odnosi w jakimś sensie, tak? Tak. Przeklina? Tak, przeklina. No. Przeklina? Tak. Tak? No. A mógł pan zacytować jakoś? Oj. Nie chcę przeklinać, proszę pana. Tak? No ale na hu, na Tak mówi? hiu, no wie pan. Po co to gadać? Rozumiem. Nie chcę grzeszyć. Jestem wierzący, nie? Myśli pan, że jakby go zmienili tam, gdyby dyrekcja Monaru zmieniła tam kierownika, lepiej byłoby? Proszę pana, Tak? na pewno by było lepiej. Na Na 100%. 100%? Na 1000%. Kiedyś był tak pan Orzeszek w Markocie Tak, właśnie. no. On był w porządku. Tak? On był naprawdę do rany przyłożyć, nie? No, A nie ma powiem. on osobną łazienkę, osobny prysznic w Tak, pokoju, tak? ma I wszystko. używa go do woli? Tak. A my tylko tam możemy Trzy razy w tygodniu. dwa razy. Dwa razy w Dwa tygodniu. razy w tygodniu tylko. Aha. I nic A więcej. trzeba pracować? Trzeba. Dwie trzeba, bo trzeba drzewo kraść i w ogóle. Kraść drzewo? No. Chyba nie kraść, on tam ma chyba. Nie. Trzeba drzewo kraść. Naprawdę. Naprawdę jeździ się i drzewo się kradnie. A skąd się kradnie drzewo? No z lasu. Ale on ma zezwolenie Nie przecież ma. od Nie ma leśniczego. asygnaty. Naprawdę. Jeździmy i kradniemy, jeździliśmy i kradliśmy drzewo.
Mówi pan, że policja także pana bije. Tak. Tak? A za co biją? Biją za to, że się siedzi na klatce, że niby pijani jesteśmy i w ogóle nie. No ale trzeba się napić, żeby było cieplej, nie? No i nic się nie da zrobić, no. No co ja zrobię? No rozumiem. A mógł pan opisać taką sytuację, chociaż jedną, kiedy policja przyjeżdża i bije? Za każdym razem w nocy. W nocy, tak. Mieszkańcy klatek. Tak, jak zgłaszają. No. Zgłaszają, jak przyjeżdża policja, no, tak? Jesteśmy bezdomni, śmierdzimy i w ogóle nie. No i wyrzucają nos. No, i biją. No co zrobić? A wskazują miejsce, gdzie macie się udać? Nigdzie nie wskazują, tylko każą opuścić ten lokal, nie? Znaczy klatkę, nie? No to pytam się, no to gdzie mam iść? Na którą klatkę? Na jedną klatkę. Ja mówię, no to pójdę na drugą klatkę. Idę na drugą klatkę i też mnie później wyrzucają. Rozumiem. A to co, pałą biją czy kopią? No. Bo tego, jak ma, widłaka, zna pan widłaka? Wszystkich znam, proszę pana. No to widłaka mówi, że leżał, jak ten z laską taką leżał i go tam kopali go po kręgosłupie. No i się zesrał. Aż. Tak? Wiem, to znam. Znam tą sytuację. No, tak? Tak. To znam tą sytuację. Puzona też strasznie pobili. Puzona też. No, ponad do 6 piętra go połamiali. Teraz Puzon jest w koźle, nie? No, uciekł stąd, nie?